Szukając alternatyw dla klocków Lego, możemy się spotkać z naprawdę przeogromnym spektrum możliwości, opcji i firm. Natomiast dziś przyjrzymy się, moi państwo, firmie Playtife, która jest z Lidla. Jest to marka sprzedawana w Lidlu i sprawdzimy sobie, czy to w ogóle będzie dobry klocek. Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. O ile nie wiecie, to znajdujecie się na kanale WTF Kloc, czyli rozwijając skrót, w ogóle to fajny kloc, czyli na kanale, gdzie sprawdzamy, czy alternatywy i podróbki klocków Lego są fajne, są bawialne. Lego Playtife na moim kanale już było nieraz, moi drodzy, i jeżeli mnie znacie, to wiecie, że mój kanał generalnie jest taki śmieszkowy, tu się pośmiejemy czasem z opcji, co tam się dzieje i tak dalej, generalnie humorek. Dziś jednak chciałbym podejść bardzo poważnie do tematu i stworzyć właśnie taką recenzję na poważnie, więc możecie się trochę zdziwić. Klocki Playtife, tak jak wspominałem, są klockami, które możemy dostać w Lidlu. Generalnie pojawiają się tam zazwyczaj dwa razy do roku, to znaczy raz na święta Bożego Narodzenia, a drugi różnie. Na pewno zawsze są na święta. Cena takich klocków, na przykład opakowanie, które widzicie tutaj, wynosi 20 zł bez grosza. Są też tańsze po 13, tam 14 zł bez grosza. Bardzo ważne jest to, że jeszcze niedawno takie opakowania kosztowały niecałe 14 zł i to była absolutnie fenomenalna cena. Dziś, gdy ta cena podrosła do 20, jest dalej dobrze, ale jednak już ta cena nie robi aż takiego wrażenia. Przedtem mieliśmy najmniejsze po 7 zł, później po 13 i tak dalej, bo oczywiście sety sięgają nawet do 200 kilku złotych. Opakowanie jest całkiem duże, całkiem twarde, natomiast zaskoczyć niestety negatywnie może to, że i z jednej, i z drugiej strony otrzymujemy ten sam rysunek. No, chciałoby się po prostu dostać więcej. Gdy otwieramy sobie każde opakowanie, ja już to opakowanko otwierałem wcześniej, także ja już mam zbudowane wszystko, więc go tutaj nie będę otwierał, co również świadczy o pewnym już zaawansowaniu, jakie te klocki sobą prezentują, bo wiecie, zazwyczaj otwieramy paczki, patrząc jak to w ogóle wygląda przy otwieraniu, to już wiemy, że przy otwieraniu jest dobrze. W każdym opakowaniu zawsze znajdziemy, co nas może zdziwić, taką oto dużą ulotkę, która wygląda trochę jak jakaś recepta, może nie recepta, ale instrukcja tą, którą znajdziemy w lekach, która się tyczy właśnie stosowania danego leku. To nie martwcie się, to jest nic ważnego. To tylko mówi o tym, że możecie umrzeć podczas otwierania. Znajdziemy również instrukcje. Instrukcje w tych klockach są bardzo, powiedziałbym, spoko. Po pierwsze, są one, tutaj widzimy, ładnie zszyte. Są solidne. Jakość papieru jest ok. Nie są one w żaden sposób zginane. Bardzo fajnym rozwiązaniem, szczególnie dla dzieciaków, jest to, że spójrzcie, na instrukcjach mamy zaprezentowane tylko i wyłącznie klocki, które w tym etapie dokładamy. Są one w wersji kolorowej, natomiast jeżeli one są już dołożone, to są w kolorze wyblakniętym. Łatwo więc widzimy, co teraz mamy budować, który element mamy dołożyć. To się naprawdę chwali. Instrukcja również zrobiona jest w sposób przejrzysty. Naprawdę widać co, gdzie, jak, a w podróbkach czy w alternatywach to jest bardzo rzadkie, by były tak dobre instrukcje. Tu nie mamy żadnych problemów z budową, kroków jest naprawdę dużo, a jeżeli wam jest mało i naprawdę szukacie podobieństwa do Lego, no to jeżeli pojedziecie na koniec, widzimy tutaj spis klocków. Również się to ceni, gdyż jeżeli byśmy sobie te zestawy porozbierali, za kilka lat możemy spokojnie te klocki z tej instrukcji pozbierać i po prostu zbudować zestaw od nowa. Natomiast może być trochę ciężkie to, że klocki na przykład są bez napisów na studach. No niestety. Więc wiecie, ciężko je będzie rozpoznać, jeżeli mamy naprawdę dużo podróbek. Bardzo ciekawą informacją jest to, że w każdym zestawie dostajemy również taką podstawkę pod chipka, która po prostu ma napisane rocznik, kiedy to było wyprodukowane. Też jest to spoko. Przejdźmy do samego klocka, gdyż oczywiście tutaj dla niego się spotkaliśmy. Jakość klocka, powiem wam szczerze, jest dobra, jest ok. Pierwsze Playtify miały z tym znacznie większe problemy, natomiast te aktualne już takich problemów nie mają. W sensie klocek szczepia się fajnie, nie bolą nas palce. Kiedyś bolały, tak, przy pierwszych Playtime'ach bolały, natomiast dzisiaj składa się to przyjemnie, minimalnie gorzej jest z rozkładaniem, to znaczy faktycznie rozkłada się to ciężej, niż się składa, ale dalej w granicach przyjemności, bym powiedział. Jakość klocka jest naprawdę solidna, nie bałbym się, że gdy na niego nadepnę, uszkodzę sobie czy to stopę, czy chociażby samego klocka. Wykonanie mocno przypomina Lego, aczkolwiek z racji tego, że to są w miarę legitne klocki, w miarę legalne, to tutaj jak najbardziej muszą być jakieś rozbieżności. Mamy więc kilka rozwiązań klockowych, których w Lego na przykład nie dostaniemy. Bawi się tym ok, jest szczepione całkiem solidnie, nie boimy się, że na przykład gdy tym rzucimy, o, to coś nam się rozwali, także nie jest to, wiecie, taka podróbka zrobiona na odczepcie się, zapłaćcie i idźcie. Największą bolączką Playtime'ów, jak dla mnie od zawsze,
już pokonali problemy z jakością, są niestety naklejki. Naklejki, jak widzimy, no jest ich zawsze trochę. Raz, dwa, na przykład trzy, cztery, pięć tylko w tym zestawie było, a może i gdzieś sześć, ale nie widzę, nie, chyba pięć. Mają główny ten problem, że po prostu są robione idealnie na wymiar klocka. Jeżeli klocek ma wymiary 2x2, również naklejka ma wymiary 2x2. Będąc małym dzieckiem, miałbym zdecydowanie przeogromne problemy z naklejeniem takiej naklejki. Nawet jako dorosły człowiek kilka razy musiałem ją poprawiać. Naprawdę, to niestety jest jej bolączka. Jeszcze większą bolączką jest na przykład tak jak tutaj, jest to zrobione w ten sposób, że ta naklejka, no cóż, po prostu ona nachodzi na dwa klocuszki. W tym momencie więc, gdy go odczepimy, albo naklejkę musimy zniszczyć, albo musimy ją jakoś naciąć. No niestety również takie rzeczy się tutaj zdarzają. Jeżeli już mówimy o minusach, to dla mnie osobiście też troszkę minusem jest wygląd tej figurki. No nie popisuje się ona za bardzo, znaczy oczywiście nadrukowo jest jak najbardziej ok. Tutaj nie możemy się niczego odczepić, natomiast sam wygląd, nóżki są złączone. No użyłbym słowa, że wygląda to karykaturalnie, szczególnie jeżeli zdejmiemy jeszcze mu tutaj jak widzimy nakrycie głowy, no to wręcz zabawnie to wygląda. I troszkę szkoda, ja rozumiem, że oni musieli mieć inny wygląd hipka, by mogli wydawać te klocki w spokoju, a nie mieć non-stop pozwy od Lego, ale no po prostu uważam, że można było w jakiś sposób chyba ciekawszy wykonać te figurki. Z boku również śmiesznie, z tyłu na drugi jest. I jest ok, w sensie widać, że to nie jest zrobione w sposób słaby. Jest na to jakiś pomysł, tylko po prostu mi się nie podoba. Natomiast docenić na przykład też trzeba to, że na palcach są widoczne nacięcia, w sensie na dłoniach widoczne nacięcia na palce, czyli dbałość o szczegóły jest. O, tu jeszcze jedna była naklejka, którą przegapiłem. Klocki oczywiście nie są tak dobre jak Lego, jeżeli chodzi o same pomysły na konstrukcję, natomiast te konstrukcje spokojnie są w jakiś sposób bawialne i myślę, że nawet gdyby tak podobne konstrukcje wychodziły z Lego, znalazłyby swoich amatorów. Bardzo ciekawą rzeczą jest to na przykład, że chociaż opakowanie się na ten temat nie chwali, to spójrzcie, na przykład tu mamy dodatkowe takie opcje lub takie. Często w tych, nie w każdych oczywiście, ale często mamy tu różne opcje ruchowe, o którym opakowanie nam niestety nie mówi. Ale to jest informacja po to, byście wiedzieli, że te zestawy nie są nieruchome, nie są w żaden sposób tutaj tylko taką zabawką statyczną, która nic ze sobą nie robi. Nie, tutaj w większości przypadków coś jeszcze możemy zrobić. Oczywiście nie we wszystkich. Tu jeszcze nam się rozchyla. Tak jak moi drodzy mówiłem, szukając alternatyw, naprawdę często trzeba się naszukać, co nie znaczy, że dobrych alternatyw dla firm Lego nie ma, że one nie istnieją. Istnieją jak najbardziej i jedną z taką dobrych alternatyw, bo nie boję się tego słowa, bo to nie jest podróbka, przez swoją odmienność, różnorodność od Lego nie możemy nazwać jej podróbką, jak najbardziej na miano alternatywy zasługuje. Ma ona, mówię, dobrą jakość, ma ona naprawdę pomysł na siebie, wychodzi cyklicznie, niestety szkoda, że tak mało zestawów nowych wychodzi cyklicznie, natomiast śmiało możemy nazwać je alternatywami. Jeżeli szukacie więc Państwo jakichś fajnych alternatyw dla klocków Lego, dla swoich dzieciaków, a jednak troszkę tańszych, myślę, że klocki Goody, tudzież Playtime, bo to kiedyś było Goody, myślę, że klocki Playtime są dobrą alternatywą, nie musicie ich się Państwo bać kupować, jak najbardziej. Są one legitne, są one bawialne, krzywdy sobie nimi nie zrobimy, zabawka się nie rozpada, jakość jest dobra. Jeżeli by tylko oni poprawili te naklejki i tego hipka, no hipka rzeczy nie poprawią, mielibyśmy do czynienia naprawdę z czymś bardzo, bardzo, bardzo fajnym. No. Moi drodzy, ja wam dziękuję za kolejny wspólny film na moim kanale. Wiecie już, że Playtime się opłacają. Tutaj ten film powstał trochę też po to, że przypuszczalnie z Playtime'ami powoli się będziemy żegnać. No w nowej fali wyszło bardzo mało tych nowości. W związku z tym, kurczę, tutaj co tu dużo gadać. No praktycznie wszystkie już te tańsze mam Playtime'y. A czy chcę kupować droższe? No nie jestem przekonany. Także moi drodzy, tu nie jestem przekonany. Nie wiem, jak wam podeszła moja poważna recenzja. No tutaj się nie śmialiśmy, chociaż mogliśmy wyśmiać, moi drodzy, tu chociażby ten kokpit, który jest taki senowy. Widzicie w ogóle tu z boku, brak zabezpieczenia i tak dalej, ale nie po to. Chciałem dzisiaj stworzyć taki jeden odcinek poważnie, a kto wie, może kiedyś ten kanał w ogóle przejdzie na takie poważne tony i tak naprawdę będę takim doradcą klockowym? Co o tym myślicie? Co o tym myślicie? Powiedzcie mi koniecznie, bym był doradcą klockowym. Czekam na wasze informacje, ale ten pojazd naprawdę jest całkiem spoko i zaskoczył mnie tymi tutaj jeszcze opcjami. Naprawdę, kurde, on u mnie od grudnia leżał i trochę żałuję, że leżał tak długo, bo naprawdę jest spoko, jest i przy okazji jest solidny i fajny i w ogóle, także jeżeli będziecie go mieli okazję zdobyć, no tylko dwie dyszki już trochę szkoda, że tak drogo.
trudno. A dzięki, że tutaj byliście ze mną na kolejnym odcinku na moim kanale. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy się oczywiście widzieli w kolejnych, już nie w playtime'ach, aczkolwiek playtime'y was bardzo proszę, byście teraz nadrobili, bo był tutaj jeden bardzo ciekawy zestaw, ten w ogóle dotychczas był najlepszy chyba, tak mam wrażenie, że to był, tak, to był najlepszy playtime do tej pory, ale zostawcie jej subskrypcję, by nie przegapić też przyszłych filmików, nie tylko playtime'ów, ale po prostu w ogóle innych filmików, tak? Dzięki, że byliście ze mną na kolejnej recenzji. Bye!